Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kruche ciasto z rabarbarem i jabłkami. Potrzebować będziemy na ciasto 3 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, szklankę cukru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, jedno jajko, 3 łyżki kwaśnej śmietany i 3/4 szklanki oleju. I składniki ciasta dokładnie połączymy. Później większą część ciasta wyłożymy do formy, a do mniejszej części dołożymy łyżkę kakao. Tutaj mam 40 deko rabarbaru. Rabarbar mam opłukany, obrany. Pokroję w drobne plasterki i 3 jabłka. Jabłka zetrę, znaczy się pokroję na mojej ręcznej krajalnicy i oprószymy 2 łyżkami cukru, 2 łyżkami mąki pszennej i 1 łyżeczkę cynamonu. Teraz rozdrabniam jabłka i rabarbar. Jabłka z rabarbarem już mam rozdrobnione i teraz opruszę mąką, cukrem i cynamonem i później wyłożymy na ciasto. Mam przygotowane, a teraz robimy ciasto. Formę 17 x 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. Składniki ciasta łączę. Możemy sobie przygotować wieczorem, a później tylko wykładamy do formy, dajemy dowolne owoce. I tak jak już wspominałam, większą część ciasta wyłożę do formy, a mniejszą dodam kakao. Tak, ciasto już mam wyrobione i taką nie za dużą, może jeszcze mniejszą, o taką, damy do kakao, a pozostałe ciasto daje do formy. Możemy sobie pomóc literatką, dociskając, a możemy zrobić tak jak ja. Ja to nie układam tak równiutko. Później mam to ciasto takie, moim zdaniem, ładniejsze niż takie płaskie, tak, cała powierzchnia jest pokryta i teraz wykładamy jabłka z rabarbarem. Też całą powierzchnię. Musimy tak rozprowadzić, aby cała powierzchnia była pokryta i została nam następna część ciasta, którą musimy połączyć z kakao i posypiemy na wierzch. Będzie to taka forma kruszonki z tego samego ciasta, tylko z dodatkiem kakao. Troszkę mniej wygodnie, będzie mi wygodniej. I tak, ciasto już mam przygotowane i teraz posypuję, rozprowadzam
I ciasto będziemy piekli około 50 minut w 170 stopniach. Ja zawsze powtarzam, że każdy ma inny piekarnik i musimy do swoich piekarników dostosować czas pieczenia, bo nie ma jednego czasu pieczenia, bo ja mam piekarnik gazowy, więc ten czas się wydłuża. Jeżeli mamy z termoobiegiem, jeżeli my mamy elektryczny, to ten czas pieczenia jest krótszy. I tak wygląda ciasto kruche z rabarbarem i jabłkami, które wędruje do piekarnika. I tak oto kruche ciasto z rabarbarem i jabłkami mamy upieczone. Wierzch oprószymy cukrem pudrem i ukroimy kawałeczek. Moje ciasto jest jeszcze ciepłe. Tak wygląda w przekroju kruche ciasto z jabłkami i rabarbarem. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.